Na wstępie chciałbym przeczytać krótki regulamin. Albo może zanim przeczytam regulamin, po prostu przywitamy się gromkimi brawami. Dobry wieczór, Poznań! Szanowni Państwo, nie mamy dużo czasu, dlatego w skrócie chciałbym przeczytać proste zasady regulaminu, które trzyma w ryzach emocje, które sięgają zenitu. Po pierwsze, flagi, emblematy takiej czy innej partii zostają w domu, nie używamy wuwuzeli, nie krzyczymy, nie buczymy, nie używamy mowy pogardy, w razie czego tutaj i pod fontanną są medycy, tutaj, czyli po mojej prawej, pod głośnikiem. Brawo dla medyków. Na pokładzie Placu Wolności mamy również osoby pomagające, które w razie czego mogą odpowiedzieć na jakieś pytanie, osoby porządkowe. Je też można rozpoznać po kamizelce, ale z drugiej strony naprawdę bym chciał, żeby każdy zgromadzony dziś wieczór był też osobą porządkową. Szanowni Państwo, jest nas naprawdę dużo. Trudno policzyć, ile nie staniemy w żeregu. Nie odliczymy kolejno. Także uważajmy wszyscy na siebie. Są tutaj starsi i młodsi poznaniacy, także bądźmy dla siebie ostrożni. Uważajmy szczególnie dla dzieci i seniorów. Powtarzam po raz czwarty w tym tygodniu, że wydarzenie ma charakter spontaniczny, dlatego jak mówiłem wcześniej, wszyscy prosimy się o ostrożność. Organizatorem wydarzenia jest każdy jego uczestnik. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć jedną rzecz w skrócie od siebie. Myślę, że to jest naprawdę niesamowite i piękne, że po raz czwarty w tym tygodniu udaje nam się wypełnić Plac Wolności po brzegi. Szanowni Państwo, jestem naprawdę dumny z poznaniaków i z poznanianek, z Państwa wszystkich z osobna, że po raz czwarty się tu spotykamy i udaje nam się dotychczas dotrzymać tego regulaminu, udaje nam się zachować różnice światopoglądowe partyjne w domu dla wyższego celu. Z tego co widzę, jesteśmy być może jedynym miastem w Polsce, któremu się to udaje, dlatego duma z Poznania. Brawo! Pauza. Nie mamy dużo czasu na skandowanie. Przepraszam, muszę przerwać brutalnie. Więc tak. Szanowni Państwo, jest rok 2017 po Chrystusie. Cała Polska jest podbita przez kryzys polityczno-sądowniczy, strach i podziały. Cała? Nie! Jedna, jedyna osada zamieszkała przez nieugiętych poznaniaków wciąż stawia opór mowie propagandy i nienawiści. Zjednoczona obywatelsko ponad i poza partyjnymi podziałami. Pod wspólnym postulatem wołając: chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Pauza. Przepraszam. O tym, gdzie to jeszcze porozmawiamy. W skrócie program na dzisiaj. Podziękowania, powitanie, krótkie mowy,
Wczoraj rzeczywiście udzielaliśmy głosu, była to trochę forma Hyde Parku. Dzisiaj nie mamy tyle czasu, musimy się zmieścić, zrobić zdjęcie z lotu ptaka i tak dalej. Dlatego udzielimy tylko kilku głosów. Mam nadzieję, że jutro, pojutrze również będziemy mogli się słuchać. W każdym razie kolejną podstawą naszego spotkania jest to, że głosu udzielamy wyłącznie mieszkańcom i osobom związanym z tematem prawa, czyli po prostu poznaniakom i prawnikom. Może tak, później mała niespodzianka, później krótkie czytanie Konstytucji w wykonaniu Marcina Kęszyckiego i pani Danieli Popławskiej, później tradycyjne 10 minut. Już zanim dojdzie do tego 10 minut, w którym mam nadzieję, że uda nam się stworzyć napis weto, chciałbym, żebyście Państwo powolutku robili, tworzyli te litery, chociaż symbolicznie. Osoby porządkowe też na pewno pomagały w tworzeniu tych liter. Ja tu będę miał kontakt od wieży kontroli drona, która dzisiaj znajduje się za fontanną, i będę miał na bieżąco informację, czy napis jest czytelny, ponieważ musi być zrozumiały dla jego adresatów. Zatem, Szanowni Państwo, żeby małej tradycji stało się zadość, chciałbym wszystkich w nasz szczególny sposób powitać. Póki co odstawmy lampki, uwolnijmy ręce, podnieśmy ręce. I zdaje mi się, że tak jak wczoraj. Witamy mieszkańców miasta Poznań. Prawy. Witamy sędziów i prawników, polityków lokalnych i ogólnopolskich, radnych miejskich i osiedlowych, aktywistów, społeczników, poetów i pakerów, naukowców i sportowców, gołębników i pocztowców, straganiarzy i dekarzy, przedsiębiorców, sklepikarzy, fryzjerów, cyrylików, mechaników, robotników, pracowników, pracodawców. Witamy zakochanych, witamy niekochanych, witamy seniorów, witamy juniorów, witamy ojców, witamy mamy, witamy wierzących, witamy wątpiących, witamy zbyt pewnych siebie, witamy wyborców PiS, witamy wszystkich innych pozostałych. Brawo my. Ponieważ chciałbym, żeby to wydarzenie było również współtworzone przez właśnie uczestników nie tylko spotkania, ale i debaty, która się toczy na Facebooku, chciałbym przytoczyć post pana Wojciecha Gryniewicza, który zaproponował, żeby podziękować za wszystkich miast, wszystkich osób, które tu przyjechały z takich miejsc jak Murowana Goślina, Krzyżkowo, Ostrów Wielkopolski, Dobiewo, Ogniska, Kicin, Paczkowo, Piła, Wągrowiec, Chodzież, Komin, Grodzisk Wielkopolski, Bydgoszcz, Mosina, Kazimierz Dolny, Lubon, Wiry, Puszczykowo, Mlin, Szamotul, okolice Puszczykowo, Długa Goślina, Kamionka Komin Zychodu, Rogoźno, Daszewice, Kostrzyn, Starzec, Kamionki, Rokietnica, Chodzież, Przeźmirowo, Nakiełka, Pobiedziska, Tarniowo, Podgórne, Bnin. Brawo Wielkopolska! A teraz krótkie, dosłownie trzyminutowe, jak tu przystało na mównicę sejmową, przemowy. Pierwszym prelegentem będzie pan Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Przyjechałem tutaj do Poznania z Warszawy, dlatego, że jestem poznaniakiem, tu się urodziłem, tu studiowałem i dzisiaj jestem z wami.
Jestem radcą prawnym, ale chciałem wam powiedzieć zwykłym, prostym, nieprawniczym językiem, o co tu chodzi. O co chodzi? Moja praca polega na tym, że przychodzicie do mnie ze swoimi problemami. Zabieram wtedy kodeks, zastanawiam się, w jaki sposób mogę pomóc. Rozmawiamy. Podejmujemy decyzję, czy idziemy do sądu. I wiemy, że w tym sądzie wyrok wyda niezawisły sędzia, że weźmie kodeks i w oparciu o przepisy i własne sumienie wyda wyrok. Ale jak będzie jutro? Jak będzie jutro? Jak będzie jutro, kiedy sędziów wybierać będą politycy? Wtedy, kiedy sędziów będą wybierać politycy, powiem swojemu klientowi, że nie wiem, jaki będzie wyrok. Bo jeśli trafi ta sprawa do uczciwego sędziego, niezawisłego, to wyrok będzie sprawiedliwy. Ale jeżeli trafi do sędziego wskazanego przez partie polityczne, to wyrok będzie polityczny. Dlatego, że przepisy, które proponowane są w tej chwili o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, dają politykom władzę wskazywania sędziów. I tak nie może być. I dzisiaj tu na tym placu jest tyle ludzi, żeby powiedzieć nie tym przepisom. Ponieważ wiele, wiele lat temu Polska stała się demokratycznym krajem, demokratycznym państwem prawa, w którym funkcjonują niezawisłe, niezależne sądy, w którym funkcjonują prawnicy, a orzeczenia wydawane są w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, a nie partii politycznych. I dlatego tu na tym placu są lekarze, prawnicy, sędziowie, radcy prawni, adwokaci. Jesteśmy tu wszyscy razem, ponieważ to, co się dzieje, dotyczy nas wszystkich. Nie dotyczy tylko sędziów, nie dotyczy tylko prawników. To dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy może mieć takiego pecha, że znajdzie się w Cinquecento na drodze rządowej limuzyny. I wtedy, kiedy się tak stanie, musi mieć pewność, że jego sprawę weźmie w swoje ręce niezależny adwokat albo radca prawny. I musi mieć taką pewność, że sprawa trafi do niezależnego sądu i niezawisłego sędziego. I dlatego tu jesteśmy dzisiaj. Witam wolnych Polaków. Witam wolnych mieszkańców wolnego Poznania i wolnej Wielkopolski. Jako przedstawiciel młodszej części tej geriatrii walczącej, która tu stoi na placu, która stoi na placach i ulicach w całej Polsce, zwracam się do młodych, których jest tutaj coraz więcej i których wzrok cieszy nas wszystkich. Brawo młodzi! Wasz los, los waszych rodzin, los waszych dzieci jest w waszych rękach. To do was należy dzieło dzisiejszego dnia. Do was, 20-latków, 30-latków, 40-latków. Wszyscy starsi już raz wywalczyli tą wolność. Oni wam chętnie pomogą. Jak będziecie potrzebowali pomocy, doradzą, zrobią wszystko dla was. Ale to wy powinniście sprawować władzę.
to wy powinniście tutaj rządzić. Zgodnie z 4 artykułem Konstytucji, który mówi wyraźnie, władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. A w punkcie 2 naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Dlatego apeluję o symboliczne zejście z tej tradycyjnej naszej trybuny. Wszystkich, którzy są z pokolenia 50+. Tu jest miejsce dla was, dla młodych. Ja schodzę pierwszy. Szanowni Państwo, mała prośba porządkowa. Osoby, które są po bokach, prosilibyśmy o przejście kawałek dalej w stronę Muzeum Narodowego, które pozdrawiamy i chętnie odwiedzamy. Po to, żeby nie zastawać jezdni, po to, żeby przejazd był bezpieczny. Wielu Poznaniaków chce przejechać i pewnie pomachać. Dlatego oddajemy teraz głos kolejnej osobie. Dobry wieczór. Nazywam się Marta Mazurek. Nie przychodzę na Plac Wolności jako obywatelka. Nie przychodzę jako Polka, ani nawet jako poznanianka. Chociaż mam ogromny zaszczyt i przywilej nią być. Przychodzę na Plac Wolności jako mieszkanka wolnego miasta Poznań. Nie jestem też prawniczką, dlatego odpowiadając na apel organizatora wczorajszy, przygotowałam fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który może być również komentarzem do toczącej się dyskusji. Fragment pochodzi z rozdziału 2 o wolności, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela. Artykuł 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansu, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Dziękuję mieszkankom i mieszkańcom Poznania. Dziękuję osobom przyjeżdżającym tutaj za to, że mogę z wami być. Mam nadzieję, że będzie mi dane spotkać was w weekend w Warszawie. Dziękuję. Witam wszystkich, dzień dobry, nazywam się Krzysztof, jestem kibolem Lecha, ale wolałem przyjść tutaj niż na mecz. Dzięki. Rozmawiałem dzisiaj z klubami kibicowskimi i o godzinie 21 na stadionie podczas meczu pucharowego miały zostać zapalone światełka, jak i również pirotechnika w intencji naszej wolności. Dzięki serdecznie.
Naszym hasłem kibicowskim jest zawsze zwycięstwo. Jest to hasło, które rzymskie legiony wypowiadały przed bitwą. Jest to hasło również nasze, jak i stadionowe. Więc bądźmy razem i walczmy o to zwycięstwo. Dobry wieczór, ja mam na imię Krzysztof, jestem z Jeżyc. Myślę, że warto powtórzyć, że przychodzimy tutaj dlatego, że ważne jest dla nas państwo polskie i jego dobro, a nie dlatego, że tak kazał nam jakiś polityk. Bo to, co tutaj walczymy, to żeby Polska pozostała normalnym, demokratycznym państwem, jest dużo ważniejsze niż jakiekolwiek poglądy polityczne. Bo kiedy Sąd Najwyższy wydaje wyroki, w których broni wolności słowa, albo walczy z umowami śmieciowymi, to robi tak dla wszystkich, niezależnie od ich poglądów, niezależnie od tego, na kogo głosują i co myślą o świecie. I druga rzecz, która myślę jest bardzo ważna, ponieważ źli ludzie będą mówili, że przychodzimy tutaj w innym celu niż przychodzimy, będą powtarzali historię o resortowych dzieciach i o ubekach, to tą złość i to niezrozumienie, które będzie w nas, musimy dobrze spożytkować. Musimy przychodzić tutaj, musimy mobilizować się do działania, ale nie wolno nam tej złości i tej frustracji wylewać na naszych krewnych, na naszych znajomych, na naszych pracownikach, na ludziach dookoła nas. Naszym obowiązkiem jest rozmawianie z nimi, używanie argumentów, zachowanie zimnej krwi, a nie emocjonowanie się tak, jak robią politycy, pogłębianie problemów i podziałów, które istnieją w Polsce. Bo to nasze przychodzenie tutaj nie może stać się po prostu kolejną rzeczą, o którą będziemy się kłócić przy świątecznych stołach w naszych domach. Tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Szanowni Państwo, a teraz chciałem zapowiedzieć niespodziewanego gościa przed Państwem. Jest to Tomasz Piątek. Dobry wieczór. Naprawdę dobry. Widziałem wiele wspaniałych manifestacji w Warszawie. Widziałem bardzo fajną w Krakowie. Ale kiedy zobaczyłem, jak tutaj wszyscy klaszczecie razem i rytm trzymacie, to zrozumiałem, dlaczego powstanie wielkopolskie się udało. Wierzę, że to nasze pokojowe powstanie teraz też się uda. Mam zaszczyt stać tu przed wami jako przedstawiciel wolnego słowa i prawa do prawdy. Zamach na sądy i na Sąd Najwyższy zagraża nie tylko sprawiedliwości, nie tylko wolnym wyborom, także naszemu prawu do informacji, naszej wolności słowa. Sądy podległe politykom będą mogły zakazywać publikacji, niszczyć gazety, prześladować dziennikarzy absurdalnymi zarzutami. Wiem coś o tym, ale nie myślę tutaj o sobie, myślę tu o wszystkich dziennikarzach, czytelnikach, odbiorcach mediów, których partia rządząca najwyraźniej chce odciąć od prawdy. Chcę powiedzieć też, że walczymy tutaj także o prawa naszych przeciwników, tych ludzi otumanionych, którzy wierzą, że sądy Ziobry będą sprawiedliwsze, będą łaskawsze dla słabych i biednych ludzi. Proszę Państwa, moją karierę jako dziennikarz zaczynałem we Włoszech. Pisałem o korupcji, o mafii, więc można powiedzieć, że zaczynałem u źródła. Tam zrozumiałem jedno. Doświadczenie włoskiego faszyzmu uczy, że kiedy władza przyznaje sobie nadzwyczajne uprawnienia, żeby walczyć
z mafią i złodziejstwem, to wtedy mafia i złodziejstwo przyłącza się do władzy, żeby skorzystać z tych nadzwyczajnych uprawnień. I jeszcze bezwzględniej depcze ludzi, przede wszystkim tych biednych i słabych. Bardzo wam dziękuję, że tu jesteście. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Marta. Chciałabym przede wszystkim przemówić do moich rówieśników, do młodych ludzi. Ja rozumiem, ja wiem, że polityka was nie interesuje. Ja rozumiem, ja wiem, że młodość jest czasem beztroski, a nie czasem zmartwień. Ale sytuacja w naszym kraju staje się z dnia na dzień coraz bardziej poważna. I wy, wasi znajomi, sąsiedzi, rodzina muszą być tego świadomi. Jeżeli będziecie bezczynnie przyglądać się temu, co się dzieje, obudzicie się z ręką w nocniku. To wy macie przed sobą całe życie i to od was zależy, jak będzie wyglądać. Jeżeli dalej będziecie ignorować sytuację polityczną w naszym kraju, to za chwilę obudzicie się w totalitarnym państwie.
Dobry wieczór. Nazywam się Mateusz Kianowicz i choć powiem osobiście w imieniu Stowarzyszenia Narodowo-Liberalizm, ale mogę chyba śmiało powiedzieć, że wypowiem trzy zdania w imieniu wszystkich organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, nasze hasło to Wielka Polska Wolnych Ludzi. Tutaj widzę wolnych ludzi. Widzę tutaj wolnych ludzi, ale Szanowni Państwo, Polska bez niezależnych sądów nie będzie ani wolna, ani tym bardziej wielka. Pamiętacie akta? Wtedy też tutaj byliśmy, protestowaliśmy i nie zgadzaliśmy się na ograniczenie naszej wolności. Nie ma żadnego wytłumaczenia, żadnego logicznego argumentu, które mogłyby wytłumaczyć działania ograniczające naszą wolność. Dzisiaj mamy do czynienia z bezprawiem i niesprawiedliwością. Dlatego bądźmy tutaj razem i nie dajmy się. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pytanie organizacyjne do osób, które stoją przy jezdni. Czy ktoś stoi na jezdni? Proszę w miarę możliwości kierować się w stronę bazaru. No dobrze. W każdym razie chciałem jeszcze zapytać. Jaki to jest łańcuch? Wolności! Łańcuch? Łańcuch? Światła! Panie wołają? Łańcuch? Światła! Panowie wołają? Łańcuch? Światła! Brawo! A teraz, Szanowni Państwo, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, preambuła. Pani Daniela Popławska. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Artykuł 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Artykuł 4. Punkt 1. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Artykuł 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium. Zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Artykuł 6. Punkt 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Punkt 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Artykuł 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Artykuł 8. Punkt 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Punkt 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Artykuł 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Artykuł 10. Punkt 1. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Punkt 2. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jerzy Kostrzewa. Mówią o mnie podróżnik, co jest zgodne z prawdą. To miejsce dla mnie jest wyjątkowe. Poznań jest dla mnie wyjątkowy. W 1983 roku w stanie wojennym zostałem wyciągnięty na demonstracji i tutaj była komenda.
policji. Tu zostałem spałowany. Myślę, że wielu z Państwa pamięta to miejsce. Potem kozie głowy, więzienie i sądy będące wtedy na pasku władzy skazywały wszystkich. Brońmy tego, aby to nie powtórzyło się, aby moje dzieci nie przeżyły tego samego. Mówię nie tej władzy i mówię nie temu, co w tej chwili dzieje się w Polsce. Dziękuję bardzo. Protestujmy. Jestem bardzo, bardzo podbudowany tym, że tak dużo ludzi tu dzisiaj przyszło. Dziękuję bardzo. Organizacje pozarządowe. Jeśli Państwo myśleliście, że niezależne sądy i rozruba z Trybunałem Konstytucyjnym, mediami, oświatą, zgromadzeniami, to mało, to nie, proszę Państwa. Dzisiaj, w trakcie, kiedy trwały dyskusje o niezależności sądów, trwała również dyskusja na komisji, sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny o Narodowym Instytucie Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Strona rządowa do tego projektu swojego niedawno świeżutkiego ustawy dorzuciła preambułę. Ja Państwu odczytam.
Państwo polskie wspiera wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywateli i społeczności lokalnych obejmujące tradycję polskiej inteligencji, tradycję niepodległościową, narodową, religijną, socjalistyczną oraz tradycję ruchu ludowego, dostrzegając w nich kontynuację wielowiekowych tradycji Rzeczpospolitej i tym samym chroniąc bogate dziedzictwo wspólnoty i jej wolnych obywateli. Komisja była za tą preambułą. Proszę Państwa, ponieważ nie miałam możliwości, jak wielu z Państwa, wejść na posiedzenie tej komisji z racji ograniczeń przez marszałka, mam pytanie do premiera Glińskiego. Czy możemy jako społeczeństwo, jako my tutaj zgromadzeni obywatele się obawiać, że niezależna lokalna prasa wydawana przez organizację już nie będzie niezależna, bo będzie zależna od władzy centralnej? Czy mamy prawo się obawiać, że lokalne organizacje, tak jak ONR, będą indoktrynować nasze dzieci i młodzież w lokalnych społecznościach? Czy da mi Pan, Panie Ministrze, gwarancję, że to nie Pan będzie kierować tym Narodowym Centrum, ale osoba, która w tej chwili zarządza ONR-em, Młodzieżą Wszechpolską albo jedną z fundacji Ojca Rydzyka? Proszę Państwa, to są konkretne pytania, bo ta ustawa wróci na wrzesień. Wróci we wrześniu. Trybunały konstytucyjne, instytucje, my damy radę odbudować, bo my już nie takie rzeczy odbudowywaliśmy. Dopóki mamy aktywne, świadome, zdeterminowane społeczeństwo, to możemy zrobić z tą władzą naprawdę wiele. Ale ustrój państwa to nie tylko instytucje, to nasze głowy i sobie ich nie damy oddać. Nie dacie rady. Nasze weto. Szanowni Państwo, codziennie uczymy się czegoś nowego. Wczoraj rzeczywiście trochę mieliśmy za słabe nagłośnienie. Dzisiaj jest trochę więcej kolumn dzięki przyjaciołom, którzy chcieli przyjechać ze swoim nagłośnieniem. Brawo dla kolegów. Ale wydaje mi się, że dobrze nas słychać i naprawdę nie musimy krzyczeć. Wydaje mi się, że nawet pod fontanną dobrze nas słychać. Także mam nadzieję, że jutro też będziemy się dobrze słyszeć i nie będzie potrzeb krzyku. A teraz, Szanowni Państwo, rozwijamy formułę. Nie tylko konstytucja, nie tylko wypowiedzi, ale dzisiaj również poezja. Jestem dumna z tego, że mogło tutaj stać i powiem Państwu, że tak jak moi przedmówcy trzęsły mi się nogi, więc nie wiem, czy mnie też tak nie będzie, nie wiem, czy mój głos będzie też nie taki drżący. To nie są moje słowa, które przeczytam i długo się wahałam, czy tutaj stanąć. Po wypowiedziach, które usłyszałam, uważam, że powinniśmy jeszcze raz je wszyscy usłyszeć, a padły w 1942 roku. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo. Dziękuję, że was jest tylu, bo jeżeli przyjdą po mnie, ja wierzę, że wy mnie nie zostawicie. Szanowni Państwo, a teraz zgodnie z ankietą internetową utworzymy napis weto, który już jest zarysowany, widać go z drona, ale jest gorąca prośba do literki T. Czy literka T mnie słyszy? Całą literkę T
ale tylko literkę T, poproszę dosłownie 3 metry w stronę arkady i w moją stronę. Poproszę, mam nadzieję, że wam się to uda zrobić. Poczekajmy chwileczkę, na pewno to się uda. Tymczasem druga prośba. Poproszę wszystkie osoby, które są na brzegach literek, żeby się ścieśniły lekko i podniosły latarki, podniosły lampki. Wzmacniamy kontrast w literze. Chodzi o kontur napisu, chodzi o kontur liter. I teraz, szanowni państwo, poproszę jeszcze troszeczkę tam się pościskać. Czy literka T jest bliżej Arkadii? Udało się poprawić tam trochę czcionkę? No dobrze, no mam nadzieję, że tak. Najwyżej, bo po prostu będą się domyślać, o co chodzi. Szanowni państwo, żeby naszej małej tradycji stało się zadość, po raz czwarty w tym tygodniu wznosimy świeczki w łańcuchu światła. Wytrwamy tak przez 10 minut, a na końcu odśpiewamy hymn. Literkę V poprosimy, żeby też się ściśniła troszkę. Szczególnie prawie prawe ramię literki V to bliżej muzeum. Musimy trochę ściśnić V, by to czarna dziura. V przypomina za bardzo odwrócone A. Można troszkę ten klin wypełnić. Przepraszam.
Dziękuję.
za Twoim przewodem złączył się z narodem. Na koniec chciałbym powiedzieć, że mam trzy niespodzianki. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jestem ekstremalnie dumny z nas wszystkich, że naprawdę udaje nam się zachować kulturę, zachować format obywatelski tego spotkania. Gratuluję. Bo to jest nasza wspólna zasługa, to jest nasz wspólny sukces. Szczególnie patrząc na to, co się dzieje w Sejmie, szczególnie patrząc na to, jak różni politycy wyrywają swoje mikrofony w różnych miastach w Polsce. Dlatego chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żeby coś zostało pod tym wszystkim. Dlatego w tym momencie chciałbym, żeby kolejne wydarzenie na Facebooku było założone już nie przeze mnie, tylko przez fanpage Łańcuch Wolności Poznań. Wszystko na to wskazuje, że stworzymy zespół, który już zaczął kooperować i pracować, żeby to wydarzenie było coraz fajniejsze. Jak się uda, to zrobimy stronę internetową, będziemy wrzucać filmiki, będziemy po prostu coraz profesjonalniej, jakby to powiedzieć, fajnie informować Państwa o kolejnych krokach. I mam nadzieję, że po prostu zostanie pamiątka po tym wszystkim i że zostanie coś oprócz pocztówki. Dlatego zapraszam teraz może wszystkich do wejścia na Facebooka, do chwycenia smartfonów. Niech każdy polubi nowy profil. Tak, już rusza w tym momencie premiera. Także myślę, że to jest pierwsza nowość. Druga nowość jest taka. Szanowni Państwo, nie da się ukryć, że chyba już jutro się na tym placu nie zmieścimy. Dlatego jutrzejszego wieczoru zapraszam na plac Mickiewicza. A na koniec małe pytanie. Niech podniesie rękę ten, kto nie widział filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza. Nie ma? To inaczej. Młode pokolenie podnosi po prostu ręce, nie wystają z nad głów dorosłych. W takim razie drugie pytanie. Kto z Państwa widział film Człowiek z żelaza? Wobec czego zapraszam Państwa oraz wszystkich tych, którzy nie widzieli, bo wydaje mi się, że jest takich wielu, a nawet jeśli ktoś widział dawno temu, to jest szczególny moment naprawdę w naszej historii, żeby ten film sobie przypomnieć. Dlatego jeśli wszystko się uda, to w niedzielę wieczór po Łańcuchu Światła wyświetlimy sobie Człowieka z żelaza na placu Mickiewicza na dużym ekranie.
Szanowni Państwo, tym samym chciałbym wszystkim gorąco podziękować za dzisiaj. Miłego wieczoru, wracajcie do domu w spokoju. Jeśli wybieracie się pod sądy ze świeczkami, to zaznaczam, żeby iść chodnikami, unikać jezdni. Dobranoc, dziękuję, do jutra! Jutro 21:00, plac Mickiewicza.